Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Portrety. Dzisiaj mam przyjemność gościć. Specjalnie do nas przyjechał do przystanku Historia w Warszawie pan doktor habilitowany Tomasz Balbus, badacz i znawca antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, ale także Akowskiego. To jest tylko, proszę Państwa, trzeci tom Fakira, autorstwa pana profesora, biografii naukowej. Wszystko jest przebadane, udokumentowane jak trzeba. Sergiusza Kościołkowskiego, postaci, która się łączy z innym Sergiuszem, tym, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali. Ja pokażę dwie książki. Sergiusz Piasecki, Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, książka, od której zaczęła się kariera literacka Sergiusza Piaseckiego, gdzie się narodził już jako autor, i Zapiski oficera Armii Czerwonej. Oczywiście w dorobku było dużo więcej. To są takie moje ulubione formaty. Niestrudzone praca Państwa Jastrzębskich, czyli wydawnictwo LTW, którzy od lat wydają Sergiusza Piaseckiego, żeby nam go nie zabrakło, i bardzo za to Państwu Jastrzębskim dziękuję w imieniu swoim i wielu innych czytelników. No właśnie, postać, która jest złożeniem tak wielu światów, elementów, zachowań, że nawet te kwestie tożsamościowe, panie profesorze, są bardzo ciekawe w przypadku Sergiusza Piaseckiego. Zaraz do tego dojdziemy, bo to jest taka typowa natura kresowa, typowa natura wschodnia. Ale chciałbym jeszcze zacząć od tego, oczywiście pan profesor jest związany z oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, czego nie dodałem na początku, ale chciałbym jeszcze zacząć od tego, że szczególnie oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu w tej chwili upamiętnia Sergiusza Piaseckiego. Będzie konferencja, proszę powiedzieć, kiedy i kto na niej będzie? Witam Państwa. 21 marca we Wrocławiu oddział IPN-u organizuje dużą międzynarodową konferencję o Sergiuszu Piaseckim. Dużo polonistów, historyków, badaczy, którzy zajmują się twórczością Sergiusza, także zapraszamy. Chcemy też zaprosić wnuczkę Sergiusza, panią Ewę Tomaszewicz, i syna profesora Władysława Tomaszewicza, który jest w Gdańsku. A to te działania oddziału wynikają z tego, że pan prezes dr Karol Nawrocki ogłosił rok 2024 rokiem Sergiusza Piaseckiego w Instytucie Pamięci Narodowej z racji 60. rocznicy śmierci 1964-2024. Oddział wrocławski jest taką jednostką wiodącą, która te działania promuje. Konferencja... Kresowość. Kresowość, bo Wrocław to Wilno, Lwów, Kresy. Dużo potomków z pogranicza, z województwa wileńskiego, lwowskiego, tarnopolskiego, także z okolic Nowogródczyzny. To takie miasto, gdzie wymieszali się kresowiacy, ale też dużo ludzi napływowych, chociażby z Kieleckiego. Więc oddział promuje postać Sergiusza Piaseckiego. Planujemy też wystawę. Ta wystawa jest gotowa. W przygotowaniu jest moim biografia naukowa Sergiusza Piaseckiego. Z tego co wiem, wnuczka pani Ewa Tomaszewicz pisze z kolei bardziej popularną, taką przystępną dla szerszego grona odbiorców biografię swojego dziadka. Chcemy też pokazać tą postać i w Londynie, być może na 12 września w rocznicę śmierci, i w Rzymie. Sergiusz był też żołnierzem Korpusu generała Władysława Andersa. No i oczywiście w Wilnie, do którego miał wielki sentyment. W lipcu też planujemy tam udać się z wystawą o Sergiuszu. No właśnie, jakby Państwo kiedyś mieli okazję jeszcze być w Hastings na cmentarzu, to jest jego grób, taki bardzo charakterystyczny, jest to taki płaski nagrobek.
z jakiegoś białego kamienia. Nie wiem, jaki to jest kamień. To jest biały marmur z symboliczną gwiazdą. Konstelacją Wielkiej Niedźwiedzicy. Tak, dodam jest. Może jeszcze tylko, że Instytut Pamięci Narodowej w tym roku odnowi ten grób. On jest już wielce zniszczony, więc Sergiusz będzie miał właściwie odnowiony nagrobek. I to jest super robota i to jest właściwa polityka pamięci, chociaż postać jest nieoczywista. Nie wiem, czy do końca jako przykład dla niektórych osób mogłaby służyć, jeśli chodzi o poszczególne uczynki. Chociaż ja uważam, że gdzieś tam Piasecki w pewnym okresie swojego życia po prostu uległ temu, co nazywamy chyba nawróceniem. I to nie było tylko, to nie tylko miało charakter faktu, że wziął ślub katolicki w 1942 roku, ale że rzeczywiście to studiowanie Biblii w więzieniu na Świętym Krzyżu jakoś mocno na niego wpłynęło. Owocem zresztą więzienia, do tego jeszcze przejdziemy, proszę Państwa, jest powieść Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Trzecia książka, która została tam napisana, ale pierwsza, która została wypuszczona przez cenzurę za mury więzienne. No właśnie, mówiłem, że to jest taka postać bardzo kresowa, dlatego że był to człowiek o wielkim temperamencie, o bardzo ciekawej drodze życiowej, często też pokręconej, ale on był też takim wyrazicielem, nie wiem, czy pan profesor się zgodzi, takiej biografii człowieka, który, jak to się mówiło jeszcze w pokoleniu chociażby moich dziadków, że on był tutejszy po prostu. Dlatego, że pochodził z rodziny, gdzie w domu takim językiem obowiązującym, jeśli tak można powiedzieć, bo to jego ojciec był, on był nieślubnym dzieckiem, to była zruszczona szlachta polska. On genialnie znał rosyjski, świetnie znał białoruski. W ogóle wszystkie dialekty charakterystyczne dla tego pogranicza miał w małym palcu. No właśnie, ale ta jego droga życiowa nie była prosta. Kiedy rodzi się Sergiusz Piasecki, pana zdaniem, jako świadomy człowiek, świadomy obywatel, bo podejmuje też pewną grę operacyjną, istotną dla oddziału drugiego sztabu generalnego. Co go ukształtowało? Czy może go ukształtowała ta sytuacja, kiedy ucieka do Moskwy i widzi realność bolszewizmu, krwawą realność bolszewizmu? Żeby Sergiusz mógł być świadomym obywatelem, świadomym człowiekiem odpowiedzialnym, musiał najpierw się fizycznie narodzić 19 maja 1899 roku. Taką datę podaje w aktach funkcjonariusza Policji Litwy Środkowej, jak wstępował w Wilnie 1922 rok. Ta data jest najprawdopodobniej najbardziej pewną jego datą urodzenia. Pytanie jest takie tylko, czy jest to data według kalendarza juliańskiego czy gregoriańskiego, bo w tym kwestionariuszu, gdzie podaje tą datę, podaje się jako Białorus, wówczas wyznania prawosławnego. To jest do ustalenia. Natomiast nie ulega wątpliwości, że rok 1899 jest rokiem urodzenia Sergiusza, nie 1901. Ten rok 1901 pierwszy raz pojawia się w przedmowie do książki Sergiusza Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, przedmowie Melchiora Wańkowicza. Ja podejrzewam, że on po tylu ciężkich przeżyciach nie pamiętał już po wyjściu z więzienia dokładnie swojej daty urodzenia. Jak pisze w jednym z wywiadów, tą datę 1901 przyjął sobie na rozprawach sądowych, gdzie mu podawano, że urodził się. Nie wiadomo, z czego to wynikło. Natomiast jak młody chłopak mający lat 22-23 składa podanie do policji i podaje datę 19 maja 1899 roku, to na
99% podaje datę właściwą. Młody chłopak pamięta, kiedy się urodził. Człowiek po 11 latach kryminału, ciężkich przeżyciach, kokainie, alkoholu, może tej daty już nie pamiętać. Także to jest data właściwa. Ten termin tutejszy to właściwie też definiuje późniejszą jego świadomość, bo tutejszy to był ten, który urodził się gdzieś pod Nowogródkiem, koło Grodna, w Lachowiczach właśnie i nie bardzo jeszcze wiedział, czy on jest Polakiem, czy jest Białorusinem, czy jest może Rosjaninem, bo tam wszyscy byli właśnie z tych narodowości. Polacy, Białorusini, Żydzi jeszcze do tego dochodzili. Więc jak nie chciał się określać, czy nie wiedział, jak się określać, czy ci, którzy nie chcieli przed urzędnikami przy spisach powszechnych podawać swojej narodowości, to właśnie mówili, że jesteśmy tutejsi. Tak? I ta tutejszość też jakby generowała późniejsze losy Sergiusza. To, że on był tak dobry w działaniach wywiadowczych, kontrwywiadowczych, egzekucyjnych. To wynikało z jego mentalności, tej mentalności, którą poznawał w okolicach Grodna, Nowogródka, Wilna, gdzie stykał się z Białorusinami, Polakami, Żydami, Rosjanami. Poznawał tych ludzi od strony umysłu, od strony mentalnej, od strony charakterologicznej, sposobu bycia też. Był bardzo bystrym obserwatorem i to, czego się nauczył, będąc w tych kręgach, różnych kręgach zresztą, to potem znakomicie przekładał na pracę wywiadowczą w oddziale drugim Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. A co przeważyło w Pana ocenie, Pana zdaniem? Tak jak Pan wspomniał na wstępie, przygotowuje Pan także biografię naukową Sergiusza Piaseckiego, bo tej rzeczywiście brakuje. W ogóle chyba też nie do końca ma szczęście Sergiusz Piasecki do swoich biografów, ale zostawiam to już na uboczu w tej chwili. Co jednak przeważa o tym, że ta polskość jednak staje się dla niego w pewnym momencie ważna i najważniejsza? No, postać Sergiusza Piaseckiego, tak jak wspomniano na wstępie, jest wielowymiarowa. I to w takim sensie nie tylko narodowym, zawodowym, bym powiedział, ale też psychologicznym. On miał bardzo z jednej strony prostą, ale z drugiej strony też skomplikowaną psychę. Człowiek, który tyle przeżył, tyle doświadczył, rzeczywiście być może w więzieniu doznał nie tylko jakby zmiany takiej duchowej, ale być może był to palec Boży przez tą Biblię, że nastąpiło nawrócenie i zrozumiał, że tą drogą, którą podążał przez tyle lat wcześniej, więc światek kryminalny, wywiadowczy, który zawsze po części łączył się ją ze światkiem kryminalnym, takie życie hulaszcze, rozrywkowe, no nie jest dobre na dłuższą metę. Za to płacił oczywiście latami więzienia i w tym więzieniu musiał zrozumieć, że tak dalej żyć nie może. W kolekcji w Londynie, w kolekcji prywatnej Sergiusza Piaseckiego, przekazanej przez Ryszarda Demela, gdzie są wszystkie jego listy, zdjęcia, dokumenty, jest też obrazek Chrystusa ukrzyżowanego, który zawsze nosił w portfelu w Wilnie od 1943 roku, kiedy został szefem egzekutorów. Także no, z punktu widzenia naukowego jest to niewątpliwie duże wyzwanie dla badacza, aby oddać te różne sfery działalności wywiadowczej, podziemnej, konspiracyjnej, kryminalnej, nielegalnej, ale także pokazać, w jaki sposób on myślał. On myślał bardzo prosto, to był prosty chłopak,
A jednocześnie no, miał takie, to widać po książkach, bardzo głębokie przemyślenia psychologiczne. Niekiedy też bardzo proste, że no, ludzi nie należy krzywdzić. Jeżeli ktoś krzywdzi słabszych, należy dać mu odpór i właściwą nauczkę. To wielokrotnie powtarza się w tych powieściach. Nie bez przyczyny z tego powodu też był organizatorem wielu buntów w więzieniach, w Rawiczu, na Świętym Krzyżu, w Koronowie, bo tam obserwował to bestialstwo strażników, którzy znęcali się nad więźniami i nie godził się z tym. I za to lądował w karcerach, w izolatkach. Także był też tą osobowością, która w różnych sytuacjach wstawiała się za tymi słabszymi. Jak uzasadniał swój niechęć, bo to jest u niego też wpisane, można już powiedzieć, w zasadzie w genotyp. To oczywiście pojawia się w całej jego twórczości, zresztą kapitalnej, ciekawej, bo to jest literatura bardzo barwna, bardzo ciekawym językiem w ogóle napisana i prostym, ale jednocześnie opisującym właśnie złożoność mechaniki duszy i psychiki ludzkiej. W tym jest taki bardzo wschodni, taki bliski miejscami Dostojewskiemu, mimo że on opowiada o świecie przez obrazy, nie przez jakieś głębokie monologi wewnętrzne, ale to wszystko jest to, co pan profesor wspominał. Co ukształtowało jego tak negatywne, ja mogę powiedzieć ze swojego punktu widzenia słuszny, antykomunizm i stosunek do komunizmu? No, niewątpliwie doświadczenia, które obserwował w Rosji bolszewickiej, będąc w Moskwie, upadek caratu. Carat jaki był, taki był, ale w porównaniu do komunizmu i bolszewizmu był systemem wręcz idealnym, prawnym, tak można to określić. I potem, gdy świat zaczął się walić, gdy ten świat wybuchnął, zapłonął, rewolucja bolszewicka, pierwsza wojna światowa, rzuciły Sergiusza do różnych armii. On był wcześniej, najpierw był żołnierzem armii carskiej w wieku lat 17, potem przystąpił do armii białorusko-polskiej, tak to można określić, która zwalczała bolszewików. Potem był żołnierzem armii polskiej, no i widział te wszystkie bestialstwa, które bolszewicy wyprawiali w czasie rewolucji, w czasie wojny. On wielokrotnie też podkreślał, że to nie są komuniści, że komuniści to jest zbyt miękkie słowo na określenie tych ludzi. Zawsze używał tego terminu bolszewicy, który według Sergiusza idealnie oddawał naturę tych ludzi. Potem oczywiście doświadczenia wywiadowcze w pracy w okolicach Bobrujska. Także to, co zobaczył, to potem przekładało mu się i na sposób myślenia, i na sposób myślenia politycznego, geopolitycznego, ale także to widać, jak wspomniał pan tutaj, w wielu jego powieściach. Następnie dołączyły do tego też doświadczenia i prywatne, związane z Czesławem Miłoszem i z Jadwigą Waszkiewicz, wcześniej partnerką Czesława Miłosza, późniejszą żoną Sergiusza Piaseckiego, i doświadczenia związane z bolszewikami, które obserwował w okresie II wojny światowej i po wojnie. Także ten cień bolszewizmu w zasadzie cały czas kroczył za Sergiuszem i w wielu, wielu powieściach występuje ten negatywny stosunek do bolszewizmu, do komuny. Ten okres po wojnie z bolszewikami kończy się dla niego no, demobilizacją około, chyba, jak dobrze pamiętam, w tej chwili 22 roku. Zresztą to wszystko opisuje w powieści ten etap swojego życia, żywot człowieka rozbrojonego.
Prawdopodobnie dokumenty na to wskazują, które zresztą udało się odkryć w WBH. W sierpniu 1922 roku nawiązuje współpracę z oddziałem drugim Sztabu Generalnego. Co o tym zadecydowało? Co my o tym wiemy, że on poszedł na taką współpracę? Czy to był werbunek? Czy on był oferentem w tym układzie? Wcześniej, jak wspomniałem, przez kilka miesięcy od kwietnia do sierpnia 1922 roku był funkcjonariuszem Policji Kryminalnej w Wilnie, funkcjonariuszem podległym Litwie Środkowej. Niezbyt zdyscyplinowanym, zasypiającym często na służbie, niespełniającym wymagań przełożonych, wstydzącym się chodzić w mundurze policyjnym. Przełożeni dość szybko doszli do wniosku, że nie sprawdzi się w tej służbie i zrezygnowali z jego usług jako funkcjonariusza policji. I wówczas zapewne ktoś mu doradził, być może ktoś z policjantów, być może ktoś go dostrzegł, być może sam złożył ten wniosek. Nie mamy tutaj dokładnie potwierdzonych danych źródłowych, dlaczego poszedł do wywiadu. Zaczynał od takiej kategorii najniższego agenta wędrownika, nie werbownika, wędrownika, który wędrował i rozpoznawał wsie, miasteczka, jednostki Armii Czerwonej. Z czasem dopiero przełożeni zaczęli dostrzegać, że pisze bardzo dobre raporty i wysyłać go już w bardziej specjalistyczne misje związane z rozpracowywaniem jednostek Armii Czerwonej, posterunków milicji, partii komunistycznej. I tutaj wszędzie też przydaje się Sergiuszowi ta mentalność pogranicza, ta mentalność wschodnia. On bardzo szybko nawiązuje kontakty, jest bardzo takim interaktywnym rozmówcą, zarówno z bolszewikami, z Polakami, Białorusinami. Te rozmowy ułatwia oczywiście alkohol, kokaina, więc też potrafi używać tej kokainy do celów własnych, żeby się doładować i iść w długie marsze, ale też do werbowania oficerów, podoficerów Armii Czerwonej. Narkotyki zawsze były pomocne przy takich czynnościach operacyjnych. On w pewnym momencie chyba sam przyznaje, że gdzieś właśnie w połowie lat 20., czy pod koniec lat 20., że robił po kilka tysięcy kilometrów rocznie w wyniku tych wędrówek, oczywiście nielegalnych, żeby nie było, że legalnie przekraczał granicę, tylko z grupami przemytników właśnie na pograniczu świata wywiadowczego, wymieszanego ze światem przestępczym. Ale co sprawiło tak naprawdę, że zerwano z nim współpracę? No bo on w pewnym momencie znalazł się, jeśli tak to można określić, poza służbą. W tych powieściach związanych z działalnością wywiadowczą dodam jeszcze, że są świetne opisy miejsc, gdzie przebywał, topografii, jak się poruszać po lesie, co można jeść. To właściwie takie trochę dzisiaj survivalowe przewodniki też, z których się dowiadujemy, jak wówczas można było przez kilkanaście dni przeżyć w lesie, dojść od wioski do wioski, na co uważać, na co spojrzeć, jakie punkty charakterystyczne są, żeby zapamiętać potem powrót tą drogą bez GPS-ów. Bez mapy żadnej, tylko orientując się po gwiazdach i po topografii terenu. Także te aspekty też świetnie potrafił oddać, oprócz ludzi, których spotykał wówczas na swojej
drodze żołnierzy Armii Czerwonej, oficerów, podoficerów, Żydów prowadzących knajpy, miejscowych chłopów, którzy napadali i na wywiadowców, i na przemytników, żołnierzy wojsk pogranicznych sowieckich. Tam są świetne opisy ich mentalności, sposobu działania. Także z tego punktu widzenia też takiego troszkę survivalowego warto czytać te powieści, a zrezygnowali z Sergiusza, dlatego że ekspozytura szósta, w której działał, uległa likwidacji, reorganizacji, została rozwiązana. Potem Sergiusz został wyrzucony na bruk i tutaj wchodzi już w kolejny etap swojego życia, w kolejny światek. Może nie nowy, bo ten światek kryminalny wcześniej był też mu znany, tylko tutaj po zwolnieniu z wywiadu już całkowicie pochłania go ta działalność kryminalna, nielegalna, te podziemie związane z różną przestępczością i różnymi fachami, które wówczas zaczyna uprawiać. No i dochodzi do kilku incydentów, znaczy incydentów bardzo poważnych, czynów przestępczych. Trafia do więzienia z karą śmierci, która jest zamieniona na 15 lat więzienia na podstawie prawa łaski prezydenta. Co się stało? No, wcześniej czy później, jak się prowadzi działalność kryminalną, nielegalną, to kiedyś ta wpadka musi nastąpić. A tutaj nałożyła się i młodość, i życie takie zabawowe, i światek kryminalny, kokaina, alkohol, więc wszystkie te elementy, które potem prowadzą do tego, że w którymś momencie człowiek popełnia błąd i zostaje zatrzymany przez funkcjonariuszy strzegących prawo. Sergiusz kilka razy dokonywał napadów, fałszowania czeków, więc odpowiednie organy śledcze z Wilna zaczęły tym się interesować. Kilka miesięcy wcześniej, przed tym dłuższym pobytem w więzieniu, także spędził za kratami za fałszowanie czeków. Natomiast ten najwyższy wyrok, który otrzymał, to za napad na Żydów w strefie przygranicznej i rabunek pod wpływem kokainy, jak sam przyznawał w Wilnie, w archiwum, Centralnym Archiwum Państwowym Republiki Litewskiej. Zachowały się akta tej sprawy, więc znamy dokładnie nazwiska, przebieg, są raporty policyjne, akt oskarżenia i wyrok śmierci zamieniony faktycznie na 15 lat więzienia. Zapewne pod wpływem oficerów oddziału drugiego, którzy ujęli się za swoim podopiecznym byłym, bo tak ta kara śmierci byłaby wykonana i nie mielibyśmy tych świetnych książek, które dzisiaj możemy czytać, słuchać. Trafia do, między innymi właśnie do więzienia jednego z najcięższych wówczas na Świętym Krzyżu, no i czy ta dwojakiego rodzaju rzeczy, no bo tutaj trudno mówić o książkach, konkretnych publikacjach. Przede wszystkim jest to Biblia i wiadomości literackie i sam się do tego odnosi, że to jest też taki pierwszy okres w jego życiu, kiedy on w zasadzie poznaje nie taką mowę uliczną, mowę potoczną polską, tylko literacki język polski, natrafia na informacje, no to co pan profesor tutaj już mówił, to jest sytuacja takiej jego buntowniczości, niesubordynacji, która również pewnie przeważyła za oddaleniem go z oddziału drugiego sztabu generalnego. Rzeczywiście on jakiś znaczący okres, sumując czasowy tego wyroku, spędza w izolatkach, spędza w karcerach, w trudnych warunkach, gdzie nabawił się gruźlicy, która mu dokuczała już do końca życia. Ale tam też natrafia na ten moment, gdzie pojawia się informacja o konkursie literackim, w którym on próbuje startować. Powstają przynajmniej trzy powieści,
Dwie wiemy, że zostały zatrzymane przez cenzurę. No, ta go wynosi do sławy, ponieważ zachodzą takie okoliczności, jak to zawsze w ludzkim życiu, że ktoś się czymś zainteresuje, coś komuś wpada w ręce i budzi zachwyt. Na jego drodze życia, krótko mówiąc, stanął Melchior Wańkowicz. No tak, więzienie na Świętym Krzyżu, byłem w tym budynku, jest zachowany do dzisiaj, obecnie jest tam muzeum przyrodnicze, poklasztorny budynek, to rzeczywiście musiało być ciężkie więzienie, podziemia, cele, 2-3 metry, kilka osób stłoczonych, większe cele grobowe po kilkadziesiąt osób stłoczonych, kilkanaście świetnych fotografii w Narodowym Archiwum Cyfrowym z tego więzienia z lat 30. Można odnaleźć, więc poznanie także tej ikonografii pomaga nam zrozumieć, w jakich warunkach musiał przebywać. To nie były dzisiejsze więzienia przypominające kurorty, tylko to były naprawdę ciężkie więzienia, gdzie człowiek po kilku miesiącach mógł się nabawić gruźlicy, chorób serca. Sergiusz też chorował. Jakoś musiał odnaleźć się w tych ciemnych murach na Łysej Górze czy w Rawiczu, w drugim z najcięższych więzień II Rzeczypospolitej, więc pisanie książek było dla Sergiusza zapewne ucieczką od tej okropnej rzeczywistości, która go otacza, od tych bandytów, kryminalistów, zabójców. W większości na Świętym Krzyżu byli więźniowie kryminalni, w niewielkiej części tylko polityczni, na przykład Ukraińcy dokonujący zamachów zbrojnych. Więc pisanie książek niewątpliwie było taką ucieczką od tego realu, od tego brudu codzienności. On się przenosił w inny świat, wracał do tych swoich wędrówek wywiadowczych, przemytniczych i nagle zauważył, że przelanie tego na papier idzie mu dobrze, więc zaczął się uczyć, kształcić, czytać. Zdolny samouk, który na podstawie książek wypożyczanych różnych z biblioteki więziennej, w większości książek literackich, jakoś przyswoił dobrze ten język polski. On tego języka nauczył się w więzieniu. Wcześniej posługiwał się głównie językiem białoruskim i rosyjskim. Także tutaj to niewątpliwie duża taka przemiana i duchowa, i mentalna, ale też praca nad sobą. No, w takich warunkach nauczyć się obcego bądź co bądź języka, gdzie wokół środowisko jest bardzo nieprzystępne i ma zupełnie inne zainteresowania niż Sergiusz, który wówczas miał pióro i kartki, a nie tylko papierosy czy machorkę. Więc jakaś taka duża, duża przemiana duchowa musiała w nim nastąpić, ale też duża siła woli, żeby odizolować się od tego otoczenia i pisać, pisać i pisać. To przynosi taki skutek, że za wstawiennictwem Melchiora Wańkowicza, ale także innych literatów, udaje się skrócić wyrok. Sam prezydent Ignacy Mościcki podejmuje decyzję o skróceniu wyroku. W lipcu 1937 roku Sergiusz Piasecki wychodzi z więzienia. I tutaj taka jest ciekawa okoliczność, bo udaje się w pewnym momencie na rehabilitację i Państwo pewnie widzieliście, bo on jest często eksponowany, portret Sergiusza Piaseckiego malowany ręką Stanisława Ignacego Witkiewicza. To nie jest przypadek, poznali się w Zakopanem. Sergiusz wychodzi z więzienia i od razu staje się sławny. Wcześniej posyła próbki swoich książek, tekstów do Melchiora Wańkowicza. On uważa, że to jest dobra rzecz, zaczyna go promować. Te fragmenty zaczynają być drukowane w różnych pismach literackich i nagle po wyjściu z więzienia, właściwie jeszcze przed zwolnieniem, dowiaduje się, że jest gwiazdą literacką, a nie tylko kryminalistą. Więc zaczyna mu się to podobać, że z tego brudu i z tego otoczenia
kryminalnego, nagle wchodzi w świat celebrytów, którzy go przyjmują i go uwielbiają za to, co pisze i w jaki sposób pokazuje tą działalność wywiadowczą, kryminalną tych ludzi, spojrzenie też na świat, te różne odczucia psychologiczne. Wyjeżdża do Warszawy, potem do Zakopanego, spotyka się z Witkacym. Jest kilka portretów świetnych namalowanych przez Witkacego. Sergiusza, więc tutaj jakby tak, że daje Witkacy placet taki, że jest tutaj człowiek, którego musimy wspomagać, pomagać mu Sergiusz Piasecki, były wywiadowca i kryminalista, dzisiaj literat, i to się Sergiuszowi zaczyna podobać, więc gdyby nie wojna, to pewnie wszedłby w ten światek celebrytów i gdzieś w Warszawie by był dalej znanym literatem. Natomiast do wybuchu wojny został jeszcze zesłany do Rochotnej, cały czas pod Nowogródkiem, cały czas był pod opieką funkcjonariuszy policji, musiał zgłaszać się na posterunki, no i wybucha wojna, więc wszystko się wali i trzeba życie zaczynać od nowa, jakoś sobie to poukładać. I tutaj jest chyba, przynajmniej dla mnie, może na tym etapie, na którym teraz jestem, generalnie zainteresowań, życia, taki okres najciekawszy, jeśli chodzi o Sergiusza Piaseckiego, ponieważ no, on wiąże się z ZWZ oczywiście na początku, potem z AK. Jak w ogóle do tego doszło, do tego spotkania? On to oczywiście opisuje, ale dostaje taką bardzo specyficzną misję. Tych misji w podziemiu wileńskim Polskiego Państwa Podziemnego miał kilka. Wziął udział w wojnie, w kampanii polskiej 1939 roku. Szybki blitzkrieg i mieliśmy na naszych budynkach, domach flagi z sierpem i młotem albo ze swastyką, więc Polska przestała istnieć. On powraca po nieudanej kampanii do Wilna, tam bardzo szybko nawiązuje kontakty poprzez wcześniejsze swoje układy wywiadowcze, ale też kryminalne, bo ten światek zawsze, jak wspomniałem, się w tym okresie zazębiał. Pierwsze zadanie, jakie dostaje, to zdobywanie dla Związku Walki Zbrojnej, późniejszej Armii Krajowej, dla Komendy Okręgu, wzorów dokumentów, blankietów litewskich, wcześniej sowieckich, żeby można było konspiratorów zaopatrzyć we właściwe dokumenty. Nawiązuje kontakty z fałszerzami tych dokumentów. Profesor Hoppen, znakomity artysta, grafik, który też oddaje swoje usługi dla podziemia. Bracia Warakomscy, Romuald i Michał. Także staje się tym człowiekiem, który z urzędów różnych instytucji załatwia, wykrada, przejmuje wzory dokumentów, aby fałszerze Armii Krajowej mogli te dokumenty w sposób właściwy produkować dla oficerów, żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. To była pierwsza taka misja, z której się bardzo dobrze wywiązywał. Druga to najbardziej znana już, zostaje dowódcą egzekutywy, egzekutorów KEDYW-u Polski Podziemnej w Wilnie, tej komórki, która miała wykonywać wyroki na zdrajcach i kolaborantach skazanych przez Wojskowy Sąd Specjalny. Dwie powieści dla honoru organizacji, Człowiek przemieniony w wilka. To jest właściwie taka epopeja wileńskiej Polski Podziemnej, jak chodzi o KEDYW, egzekutywę, po części też komórkę legalizacyjną. Osoby pod zmienionymi pseudonimami, pod zmienionymi nazwiskami, natomiast jak sprawdzałem w oparciu o dokumenty operacyjne niemieckie, litewskie, sowieckie, Armii Krajowej, to są właściwie takie powieści autobiograficzne Sergiusza Piaseckiego. Nie jest to tylko literatura
piękne, zapewne z elementami literatury, ale tam i pseudonimy, i nazwiska, i topografia ulic, miejsc wykonywania wyroków, przebieg tych akcji, no zgadza się z tymi źródłami historycznymi, które mamy dzisiaj. Także pisane na emigracji już w latach 60. te dwie powieści są właściwie zapisem, można powiedzieć, takim dziennikiem Sergiusza z okresu konspiracji wileńskiej. Jest też ważne dosyć wydarzenie z 1943 roku, bo gdyby nie Sergiusz i jego grupa, którą dowodzi, której przewodniczy, no nie poznalibyśmy tego, czy w dużym stopniu byśmy nie wiedzieli tego, co wydarzyło się w Katyniu. Co się stało? Bo dochodzi do pewnego ważnego najścia na pewien urząd. Na Apelinkę z litewskiego, czyli urząd mieszkaniowy. Józef Mackiewicz za pozwoleniem władz Polskiego Państwa Podziemnego, Komendy Okręgu w Wilnie i Komendy Głównej w Warszawie w maju 1943 roku poleciał z delegacją większą różnych osób do Katynia z Niemcami. Tam obserwował, fotografował, patrzył na te ekshumacje, na przestrzelone czaszki naszych oficerów. Przez Warszawę powrócił potem do Wilna i napisał sprawozdanie, raport, memoriał, który do dzisiaj nie został odnaleziony z tej wyprawy. Przekazał go dla Józefa, dla Zygmunta Andruszkiewicza, który był jednym z bardziej ustosunkowanych oficerów w komendzie okręgu. Andruszkiewicz został zdjęty przez policję litewską, przekazany do Gestapo. Sergiusz Piasecki włamał się do Apelinki, o której wspomniałem na początku, do tego urzędu mieszkaniowego i wyciągnął wszystkie dokumenty Andruszkiewicza, łącznie z memoriałem z Katynia, oddając do Komendy Okręgu w Wilnie dla podpułkownika dyplomowanego Juliana Kulikowskiego, ryngrafa. Potem zapewne ten memoriał trafił do Warszawy, do Komendy Głównej. Było to już po tym, jak Sergiusz Piasecki wstrzymał wykonanie wyroku śmierci na Józefa Mackiewicza, wyroku, który został wydany przez Wojskowy Sąd Specjalny. Być może prawdopodobnie pod przewodnictwem Stanisława Ochockiego. To jest jeszcze do ustalenia. Jak się kończy w ogóle historia, która jest bardzo specyficzna, jeśli chodzi o okręg wileński, o okręgi w ogóle wschodnie podziemia? Bo to jest też taki jeden z bardzo ciekawych, z ciekawych historii w biografii Sergiusza Piaseckiego, że w momencie, kiedy on przystępuje do zbrojnej konspiracji, do podziemia, on nie chce składać przysięgi. Co powodowało, że on tej przysięgi nie chciał złożyć? Poza jego indywidualizmem, jego nieszablonowością, jego niechęcią do różnego rodzaju konstelacji podporządkowań. Taką miał osobowość, ale tam był jeszcze pewien znaczący chyba powód polityczny w jego przypadku. No, indywidualny też był ważny. Pracowałem w różnych konspiracjach kryminalnej, więziennej, wywiadowczej i zawsze miałem złe doświadczenia z tymi konspiratorami. Tak pisał w jednej ze swoich powieści. Oznacza to, że jak pewna grupa osób się spotyka, prowadzi jakąś działalność nielegalną, czy to polityczną, czy kryminalną i w kontrze idą do tego organy ścigania, to zawsze wcześniej czy później znajdzie się konfident, który tą grupę rozpracuje i przekaże informacje do organów ścigania. I z tego też wynikała ta niechęć Sergiusza do składania przysięgi, bo z kolei jak człowiek dostanie się we właściwe ręce właściwych śledczych, to powie wszystko, co wie. I nie ma takiej osoby, która by nie powiedziała tego, co wie, jeżeli właściwe metody śledcze zostaną wobec niej zastosowane. Różne psychiczne, brutalne naciski, szantaż wobec rodziny. I tutaj zdaniem Sergiusza Piaseckiego żadna przysięga w takiej sytuacji
nie pomoże, więc on z tego też powodu uważał to za zbędną formalność. No, oprócz tego był indywidualistą i troszkę też pewnie z przekory nie chciał tej przysięgi składać, żeby nie być jakoś formalnie związany ze strukturami Armii Krajowej, którym przecież w Wilnie oddał nieocenione potem przysługi, szkoląc tych swoich młodych podkomendnych, którzy wykonywali wyroki śmierci na ulicach miasta. Jest sprawa jeszcze jednej postaci istotnej dla środowiska wileńskiego, istotnej też dla Niemców, jeszcze nim dojdziemy do końca tej konspiracji, Czesława Ancerewicza. I tu się przecina droga dosyć tragicznie dla Ancerewicza z postacią, której pan poświęcił 3 tomy biografii naukowej, Sergiuszem Kościołkowskim, też Sergiuszem, pseudonim Fakir, czyli goniec codzienny, czyli taka gadzinówka. To jest też kłopot, który ze względu na fakt publikacji, który ściąga na swoją głowę Józef Mackiewicz, inny taki zagorzały antykomunista, przeciwnik bolszewizmu, duży krytyk też postaw ludności litewskiej podczas okupacji tak niemieckiej, jak i komunistycznej w Wilnie, czemu zresztą dał wyraz przede wszystkim w powieści Droga donikąd, wstrząsającej kapitalnej książki, o którą teraz jest spór, czy powinna być w kanonie lektur obowiązkowych, ale zostawmy to na uboczu w tej chwili. Jest numer 500 kultury, taki bardzo, bardzo uroczyste wydanie. I tam się ukazał bardzo, moim zdaniem, interesujący, ciekawy tekst ze względu na obu panów. Osobę, którą już dzisiaj pan wywoływał z mroku dziejów, Czesława Miłosza. To jest tekst, który jest głównie poświęcony Józefowi Mackiewiczowi, ale też sprawie Józefa Mackiewicza, która też się za nim przez wiele lat ciągnęła na emigracji, co sprawiło, że Józef Mackiewicz odciął się w zasadzie od Londynu i zamieszkał na długie lata w zasadzie do śmierci w Monachium. I w tym tekście jakiegoś rodzaju jest, nie wiem, może kompleks, to bym się za dużo doszukiwał, ale pewien rodzaj hołdu ze strony Czesława Miłosza, późniejszego noblisty wobec Józefa Mackiewicza, wobec jego drogi życiowej, postawy. I nawet, jakbym to mógł tak ująć, w sposób rozumiejący opisuje Czesław Miłosz współpracę z gońcem codziennym ze strony Józefa Mackiewicza. No ale właśnie, tutaj się drogi, można powiedzieć, tych panów przecinają. Najpierw zacznę od takiego pytania zupełnie pobocznego. Czy Sergiusz Piasecki miał okazję poznać w tym okresie wileńskim Józefa Mackiewicza? Tak, spotkali się po tym, jak Sergiusz wykradł z Apelinki dokumenty katyńskie. Spotkali się w Cielętniku, w parku pod Górą Zamkową w Wilnie. Raz czy dwa rozmawiali ze sobą. Są zapisy Józefa Mackiewicza, które opisuje te spotkania i też wygląd Sergiusza, który przyszedł w jakimś starym płaszczu, takim już obdartym troszeczkę kapeluszu z wąsikami. Wyglądał bardzo blado, chudo. Natomiast podkreśla, że miał bardzo bystre oczy i wnikliwy wzrok. Także spotkali się osobiście, wcześniej się nie znali. No, znali się zapewne z działalności literackiej czy też dziennikarskiej, ze swoich tekstów. Natomiast te spotkanie w czerwcu 1943 roku w Cielętniku pod Górą Zamkową było ich pierwszym spotkaniem. Potem się bardzo cenili już na emigracji. Obaj byli wyklęci przez komunę, wyklęci też przez środowiska emigracyjne, do których mieli stosunek taki bardzo indywidualny. Taki
Piasecki właściwie izolował się od tego środowiska, podobnie zresztą jak Józef Mackiewicz. Sergiusz twierdził, że bardzo nudzi się na tych spotkaniach, na których musi tam chodzić, słuchać tych pogawędek o rządzie, o tym, co można zrobić, i tak de facto nic nie można było zrobić, bo żelazna kurtyna nad Polską zapadła. Najbardziej, jak pisze, ciekawiły go wówczas obserwacje psychologiczne, twarze tych ludzi. Czesław Ancerewicz zginął, Józef Mackiewicz nie, mimo że na niego wyrok został wydany. Czesław Ancerewicz zginął, bo spotkał Sergiusza Kościołkowskiego, podkomendnego Sergiusza Piaseckiego. Wszystkie osoby skazane na karę śmierci w Wilnie, które spotykały Sergiusza Kościołkowskiego, nie przeżywały tych spotkań. Wcześniej te akcje były niekiedy nieudane, źle przygotowane. Natomiast jak do dzieł przystępowali Sergiusz Piasecki i Sergiusz Kościołkowski, to te akcje zawsze się udawały. Czesław Ancerewicz był rzeczywiście też takim antykomunistą z krwi i kości. Wcześniej był agentem oddziału drugiego, podobnie jak Piasecki w latach 20., na początku lat 20. na Litwie. Legenda troszeczkę taka związana z handlem, zakupami, wędrownik zbierający informacje o Litwinach, o wojsku litewskim, nie przynoszący dobrych raportów dla polskiego wywiadu. Potem został dziennikarzem też w Białymstoku, prowadzonym przez oficerów oddziału drugiego, więc pisywał teksty do prasy białostockiej, inspirowane przez dwójkę. Dzisiaj też tak się niekiedy może dzieje, zapewne tak jest. Dziennikarze też mają takie zadania. Wówczas Ancerewicz wykonywał te polecenia dwójki, ale też ta dwójka chroniła go w różnych sytuacjach życiowych. Przyszli bolszewicy, aresztowali mu żonę, syna kilkuletniego, deportowali na Syberię, potem do Kazachstanu, gdzie musieli sobie sami ziemianki budować. I w Wilnie wejście Czesława Ancerewicza do redakcji, objęcie szefostwa tej gazety wynikało przede wszystkim z motywacji antykomunistycznych. Sądził, że służenie Niemcom przyczyni się w jakiś sposób do upadku bolszewizmu, zwolnienia zwycięstwa być może niemieckiego nad Rosją, zwolnienia być może z łagrów żony i synka. To była oczywiście naiwna taka takie myślenie, no ale tak myślał Czesław Ancerewicz. Został szefem niemieckiej gazety wydawanej dla Polaków w Wilnie, która nie była typową gadzinówką, taką jakie wychodziły w Generalnej Guberni czy w Warszawie. Pierwsze strony oczywiście dotyczyły zwycięstw chwalebnych niemieckich na frontach różnych, na różnych frontach i wycofywania się na z góry określone pozycje. Potem, ale 3/4 tej gazety dotyczyło życia codziennego miasta, w jaki sposób zaopatrzyć się w wodę, kartki, jakie dokumenty trzeba mieć, coś, co się dzieje w kinach, w teatrach. Wilno żyło znacznie spokojniej niż Warszawa. To było miasto na prowincji, nie było tak dużego terroru niemieckiego jak w Warszawie. Kina były pełne, teatry były pełne. Polacy wstępowali do służb pomocniczych Wehrmachtu, bo to chroniło przed wywózką na roboty do Rzeszy. Strahle, organizacja Totta, zakłady, które montowały samochody dla Niemców wysyłane na front wschodni. Nikt ku temu nie protestował. Oni tam nabywali potem
umiejętności, chociażby jako kierowcy, mechanicy i odchodzili do polskich brygad Armii Krajowej i tam te umiejętności też się przydawały. Także tutaj miasto Wilno było znacznie, znacznie spokojniejsze. Czesław Ancerewicz otrzymał wyrok śmierci według moich ustaleń na podstawie intrygi, która wyszła z Biura Informacji i Propagandy BIP. I w Warszawie, i w Wilnie zawsze był obsadzony przez ludzi mających takie tendencje znacznie bardziej na lewo, lewicujące. Wynikało to z różnych koneksji i związanych z działalnością dziennikarską, towarzyską jeszcze w okresie przedwojennym. Także no, zapewne ta inspiracja, niechęć do Ancerewicza, potem także do Mackiewicza wynikała z tych relacji indywidualnych, towarzyskich. Trzeba było kogoś skazać na śmierć takiego topowego. I tutaj Mackiewicz idealnie nadawał się do takiego wyroku zastępczego, jak nie można było zabić szefa gestapo w Wilnie, bo nie można było, bo od razu 100 osób pojechałoby na Ponary i byłaby masakra ludności cywilnej, albo i więcej nawet niż 100 osób. Czesław Ancerewicz też był takim celem zastępczym. Można było odstrzelić Czesława Ancerewicza, skazać go na karę śmierci, no bo nie można było na przykład zlikwidować szefa Policji Bezpieczeństwa Litewskiej Saugumy Bobrawiczusa, bo też nastąpiłyby represje niemieckie. Niemcy uznaliby, że strona polska za daleko już się posuwa, że przekracza tą pewną granicę, która jest wytyczona, że Niemców nie wolno zabijać. I to wszystko dzieje się generalnie też w miejscu, które pierwsze rozumie, mam tutaj na myśli Wilno, doświadczenie, jakie nadciąga, czyli komunizm. Tak na marginesie, jeśli chodzi też o Ancerewicza, przede wszystkim Mackiewicza, jeszcze z okresu przedwojennego, to są ludzie, którzy nie do końca mieli po drodze, można powiedzieć, z szeroko rozumianą formacją rządową w Polsce. Mackiewicz nie ukrywał też bardzo długo swoich związków czy pewnej wizji Polski, świata, która była geopolityki takiej, bym powiedział, lokalnej, która była bliska Władysławowi Studnickiemu. To byli ludzie, którzy mocno byli pod wpływem Władysława Studnickiego. Ale zostawiając na uboczu, kiedy Piasecki, w pana ocenie, pana zdaniem, rozumie, co nadciąga? Po prostu, że nadciąga bolszewia. Ludzie na kresach szybciej to wyczuli, szybciej to zrozumieli. Czy w jakikolwiek sposób Komenda Główna AK reagowała na wszystkie te informacje, meldunki, które przychodziły ze wschodu? Bardzo ciężko w pełnym doświadczonego. Kresy znacznie wcześniej poznawały tak zwany dobrobyt bolszewizmu niż Generalna Gubernia. Wcześniej miały okupację sowiecką, deportacje, wywózki, mordy, egzekucje, więzienia, więc wiedziały, z czym to się je, jak smakuje bolszewizm. Tutaj takim przełomem niewątpliwie jest rok 1943, początek 1944 roku. Józef Mackiewicz w kwietniu, maju 1944 roku ewakuuje się już z Wilna. Wie, że jak zostanie w tym mieście, to będzie jednym z pierwszych celów dla służb bezpieczeństwa Związku Sowieckiego. Sergiusz Piasecki też mniej więcej w tym samym czasie zaczyna rozumieć, że nie może zostać w mieście jako były wywiadowca oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, oficer Armii Krajowej w stopniu podporucznika, człowiek, który miał zlikwidować Stefana Jędrychowskiego za zdradę. Wyrok śmierci na Jędrychowskiego był także wydany w Wilnie, z tym, że Jędrychowski był już wówczas w Bolszewii, był nieosiągalny dla żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Także ten kataklizm, który nadciąga wraz z tak zwanym wyzwoleniem i kiedy ludziom zaczynają otwierać się oczy na to, co może się stać, że nie tylko
Litwini tutaj są dla nas jakimś zagrożeniem. Niemcy, których za chwilę nie będzie, ale nadejdzie potop sowiecki, czerwony i pozamiata to wszystko po prostu. I pozamiata Niemców, i pozamiata Polaków, i pozamiata Litwinów i zaprowadzi swój pokój sowiecki, taką ciszę, kiedy wszyscy będą ci, którzy mają jakieś predyspozycje do prowadzenia działalności politycznej, gospodarczej, militarnej. Te elity będą już albo wymordowane, albo będą siedziały w sowieckich więzieniach, łagrach. I tak też się stało w lipcu 1944 roku. Komenda Okręgu Armii Krajowej wykonała to, co miała wykonać, czyli rozkazy, które nadeszły z Komendy Głównej w Warszawie, iść z bolszewikami na Wilno. Do dzisiaj strona litewska, jak rozmawiam z kolegami, nie może tego zrozumieć, dlaczego Polacy szli z bolszewikami na Wilno, zamiast się ewakuować, ukryć, konspirować. No tutaj ten rozkaz demonstracji siły, zajęcia miasta, pokazania polskości jakby był priorytetem. Z tej sytuacji nie było dobrego wyjścia, bo ani rząd polski na uchodźstwie w Londynie, ani Komenda Główna, która wykonywała dyspozycje polityczne przekładane na wojskowe, nie miała dobrego konceptu, pomysłu, w jaki sposób zachować się pod Wilnem, pod Lwowem, pod Nowogródkiem wobec wkraczającej armii sowieckiej. Te Kresy były też takim poligonem i dla Polaków, i dla bolszewików, bo pokazywały, w jaki sposób to, co nastąpiło w Wilnie, czyli aresztowanie, rozbrojenie polskich brygad, potem to samo we Lwowie. Te same dokładnie schematy operacyjne następowały i w Rzeszowie, i w Lublinie, i w Krakowie. Także zapraszanie na rozmowy, pertraktacje i odjazd ciężarówkami NKWD do więzień. Jak udało się aż do 1946 Piaseckiemu się przechować? Dopiero w 1946 przez naszą południową granicę, konkretnie przez Śląsk Cieszyński, Cieszyn, Piasecki wydostaje się przez Włochy do Wielkiej Brytanii. Sergiusz Piasecki został wysłany na prowincję Wilna na początku 1944 roku, po tym jak został zdekonspirowany i zatrzymany przez cywilnych wywiadowców policji litewskiej w okolicach ulicy Trockiej. Udało mu się zbiec i decyzja komendy była taka, że musi z powodu zagrożenia w mieście wyjechać na prowincję. Ukrywał się w różnych majątkach, w Barciach, w okolicach Rzeszy. Nie przyjeżdżał w zasadzie już do Wilna w tym czasie. Jego żona Jadwiga w tym czasie mieszkała w Wilnie. Czasowo też przebywała na prowincji. W czerwcu 1944 roku urodził się syn Władysław i w 1945 roku ewakuują się pociągiem wspólnie do Polski Pojałtańskiej. Mieszkają w różnych miastach na ziemiach zachodnich, w Gdańsku, w Sopocie, w Łodzi, w Giżycku. W tym Giżycku żona zostaje. W kwietniu 1946 roku ostatni komendant Okręgu Wileńskiego, podpułkownik dyplomowany Antoni Olechnowicz Pochorecki, wydaje rozkaz ewakuacji Sergiusza Piaseckiego na zachód z powodu zagrożenia aresztowaniem przez bezpiekę. Ewakuuje się do Włoch, tam wstępuje do armii generała Władysława Andersa. Nie uznają mu stopnia oficerskiego, nie uznają mu stopnia podporucznika. Potem Wielka Brytania, demobilizacja i oczywiście nie może wracać do kraju zajętego przez Sowietów. Jest jeszcze jedna sprawa, która rozpala emocje, może dzisiaj mniejsze, ale wtedy niewątpliwie była to wielka burza, to znaczy fakt i moment ucieczki znowu wcześniej przywoływanego przez nas Czesława Miłosza, który przestaje służyć reżimowi już PRL-owskiemu, to już było po 1952 roku.
przestaje być urzędnikiem placówki dyplomatycznej Polski Ludowej w Paryżu i przez Instytut Literacki w Maison Lafitte ucieka. Pojawia się wtedy cykl takich artykułów na temat i postaci Miłosza, i jego ucieczki, i jak należy to interpretować. No, jest to jedna chyba z pierwszych, jeśli chodzi o tak duże nazwisko, niewątpliwie, i osoby, która no, była wpływowa w świecie literackim i zaczynała być już wpływowa i znana w świecie literackim już w okresie przedwojennym. Okres wojenny to jest okres Miłosza uciekającego z kolei z Wilna do Warszawy i okres przebywania w Warszawie do części, dużej części Powstania Warszawskiego. Potem ląduje Miłosz, jak sam też wspomina, w Gorzycach. Ale idzie na służbę za sprawą też być może wsparcia swoich przyjaciół, Jerzego Putramenta, znanego literata perelowskiego, komunistycznego i wcześniej wspominanego przez pana, który był na celu fakira, Stefana Jędrychowskiego, który pełni ważne funkcje w aparacie władzy. No tenże Miłosz ucieka, tak czy siak, i zaczyna się dyskusja. I Sergiusz Piasecki pisze taki najmocniejszy, najbardziej wyrazisty tekst pod tytułem Były popłuczyk Miłosz. Co Miłoszowi Piasecki w tym tekście zarzuca i dlaczego? Sergiusz miał z Czesławem porachunki osobiste, jak wspomniałem na początku. Jadwiga Waszkiewicz, wcześniejsza partnerka Czesława Miłosza z okresu studiów jeszcze. To środowisko literackie Wilna przed wybuchem wojny, zresztą jak większość na świecie środowiska literackiego, artystycznego, zawsze miało skłonności takie lewicujące. Ta lewica była wyznacznikiem, sposobem bycia, sposobem działania, sposobem na opisywanie tego świata też. I Czesław też w tych kręgach się wychował. Sergiuszowi to było obce od początku z racji swoich doświadczeń, bo on tą lewicę, może nie lewicę, ten bolszewizm poznawał na własnej skórze w okresie służby w wywiadzie, potem w okresie służby w Wilnie. Natomiast no, zarzucał mu raz z punktu widzenia prywatnego złe traktowanie swojej późniejszej żony Jadwigi Waszkiewicz w dwóch powieściach, o których wspomniałem, dla honoru organizacji Człowiek przemieniony wilka, są opisy rozmów, jakie prowadził z Jadwigą na temat Czesława Miłosza. Według mnie dość wiarygodnie oddaje to, w jaki sposób Jadwiga przekazywała to Sergiuszowi, co się stało z Czesławem Miłoszem, w jaki sposób on ją traktował, dlaczego tak, dlaczego ją porzucił. To bardzo dokładne zapisy i według mnie dość wiarygodne. To się trzyma kupy, mówiąc potocznie. Także ten wątek osobisty też. I ten wątek osobisty oczywiście nałożył się na postrzeganie świata, postrzeganie geopolityki, postrzeganie bolszewizmu i postrzeganie samego Czesława Miłosza przez Sergiusza Piaseckiego. Raz poprzez ten pryzmat prywatny, a dwa poprzez służbę dla komunizmu, dla której Miłosz się oddał, z której potem zrezygnował, służył wiernie, potem porzucił komunizm i Piasecki punktuje, pokazuje dokładnie, w jaki sposób Miłosz trafił do tej służby, co robił, czego nie powinien robić, w jakiej sytuacji znalazła się Polska w tym czasie, kiedy Czesław Miłosz służył pod czerwonym sztandarem. Jak układało się generalnie to życie emigracyjne Sergiusza Piaseckiego? Tu już pan wcześniej wspomniał, pan profesor, że Piasecki, podobnie jak Józef Mackiewicz, no, z różnych powodów stronili wobec tego środowiska, przede wszystkim ze względu na pewien rodzaj
takiej sentymentalnej nostalgii, która już była dla obydwu męcząca. No, oczywiście Mackiewicz miał swoje jeszcze zaszłości z okresu wileńskiego, akowskiego, wyroku na nim wydanego. No, miał uzasadnione liczne pretensje do różnych osób za sposób, w jaki był traktowany. U Mackiewicza była też ta cały czas bezwzględna, jeśli tak można powiedzieć, postawa antykomunistyczna, która również na emigracji no, zmieniała się w części środowisk, topniała. Powiedzmy około października 1956 roku próbowali się różni ludzie na emigracji nabrać na reformę tego systemu i tak dalej. Tutaj Mackiewicz do swojej śmierci w 1981 roku był nieprzejednany. A jak to wyglądało u Piaseckiego? Obaj byli uparci, to tak uparci intelektualnie, ale też... Cecha też ludzi z Kresów. Tak. Taka twardość, hardość, upartość i niezgoda na fałsz, na tą propagandę, także własną propagandę emigracyjną, która panowała na emigracji, żeby ten komunizm, ten bolszewizm trochę osłodzić, że to 56 rok to może już nie zabijają tak masowo, jak jeszcze wcześniej. Trzeba im przebaczyć, dać szansę i tego typu podobne bzdury, w które zaczynała coraz większa część polskiej emigracji wierzyć. I jednocześnie ten brak pomysłu na to, co raz ze sobą zrobić, a dwa, co można z Polską zrobić. Z Polską nie można było nic zrobić, bo nie było narzędzi wykonawczych, politycznych. Wszystko było w rękach mocarstw, więc można było się spotykać na kawkach, robić rządy narodowe infekowane przez agenturę komunistyczną, przez służby specjalne PRL-u, no i pisać książki. I Sergiusz Piasecki i Józef Mackiewicz wybrali to, co najlepsze. Nie towarzystwo wzajemnej adoracji i siedzenie przy kawce i rozdawanie tek ministerialnych, które nic nie znaczyły. Były pewnym symbolem tylko, natomiast nic nie znaczyły, tylko pisali książki, które zostały do dzisiaj i chwała im za to. Pisali to w biedzie, w ubóstwie, z dużym samozaparciem, z tą hardością kresową, także właśnie z tą upartością, natomiast płacili za to raz wyklęciem w środowiskach emigracyjnych, w znacznej części, które ich nie rozumiały, nie szanowały, nie ceniły, a dwa właśnie tą biedą. Sergiusz żył bardzo długo w skromnych warunkach, zarabiał tłumaczeniami na rosyjski, pracował jako robotnik fizyczny, natomiast znaczną część każdego dnia poświęcał na pisanie, tą misję przekazania tych swoich przeżyć, doświadczeń, ale też oglądu świata, ludzi, tego oglądu takiego psychologicznego, różnych postaci, które spotykał na swojej drodze. Cały czas do końca życia jeszcze w szpitalu w Penley, na kilka dni przed śmiercią w 1964 roku we wrześniu, przelewał na papier, kilka dni przed śmiercią jeszcze prosił lekarza, żeby mógł palić papierosy i pisać gdzieś w jakimś zakątku szpitalnym, bo te pisanie też dawało mu siłę taką wewnętrzną. A recepcja samego Piaseckiego, jeśli chodzi o PRL, czy można go było wydawać, czytać? Znaczy czytać można było, bo tego aż tak daleko posuniętych technik inwigilacyjnych aparat represji PRL-u nie miał, ale czy można go było wydawać, o nim powszechnie mówić, pisać, przywoływać, cytować? Można było wydawać w podziemiu. Koniec lat 80., druga połowa lat 80. to jest wysyp przez podziemne drukarnie różnych książek Sergiusza Piaseckiego. Oczywiście w PRL-u był na cenzurowanym tego typu powieści, podobnie jak Józefa Mackiewicza, nie mogły być drukowane, bo pokazywały bolszewizm, komunę w taki sposób, w jaki ona naprawdę i oni wyglądali, a nie w taki sposób, w jaki propaganda
telewizja, radio, prasa PRL-owska usiłowały Związek Sowiecki, czyli bolszewie, jak mawia Józef Mackiewicz, pokazywać ludziom w krzywym zwierciadle, więc to ze względów elementarnych antykomunizmu tacy ludzie nie mogli być wydawani. Właściwie takim hitem Sergiusz stał się dopiero na początku lat 90., w połowie lat 90. może, kiedy wydawnictwo LTW zaczęło wznawiać te powieści i one błyskawicznie, podobnie jak dzieła Józefa Mackiewicza, do dzisiaj znikają z półek księgarskich. Do tego doszły audiobooki, tak, więc możemy mieć Sergiusza i na YouTubie wysłuchać, i w samochodzie sobie też posłuchać. Jest to dzisiaj jeden chyba z najbardziej popularnych pisarzy dla ludzi rozumiejących ten świat. W zasadzie powiedział pan puentę, czyli tylko mogę zrobić takie postscriptum, bo oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu wydał przepiękny, proszę państwa, kalendarz. Nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny na 2024 rok, ale rzeczywiście edytorsko i koncepcyjnie, graficznie jest to piękna rzecz i absolutny unikat. Skąd były fotografie? Bo on naprawdę robi wrażenie, to jest taki format chyba A3, dobrze mówię? To coś koło tego, większy na pewno kilka razy niż A4. I dwa metry na metr. Tak jest, dwa metry na metr. Przepiękna, unikatowa rzecz. To naprawdę kolekcjonersko warto zdobyć, jeśli jeszcze państwo macie jakieś możliwości. Skąd były fotografie? Bo to są przepiękne rzeczy. No, kalendarz w dwa tygodnie po ukazaniu się stan jego wyniósł zero w zapasach. Także no, nie jesteśmy w stanie już nawet osobom chętnym przekazać. To skrążył na Allegro. Tak, a zdjęcia z różnych archiwów, po których podróżowałem, zbierając materiały do biografii Sergiusza, i z litewskiego archiwum specjalnego w Wilnie, to były archiwum KGB, z litewskiego archiwum centralnego na Antokolu, z Wielkiej Brytanii, z kolekcji prywatnej Sergiusza Piaseckiego. Jedna z osób od nas, pani Magda Wysocka, pojechała do Hastings, żeby specjalnie zrobić zdjęcia grobu, więc to z kolei zamieścimy też na wystawie, którą pokażemy w marcu 2021 we Wrocławiu, którą oddział IPN-u przygotował. W znacznej części są to nieznane zdjęcia, nie tylko te, które występują w przestrzeni publicznej cyfrowej. To jeszcze na zakończenie tylko prośba o przypomnienie o konferencji 21 marca, gdzie będzie, o której, czy będzie potem również dostępna na YouTubie. Konferencja o Sergiuszu Piaseckim 21 marca w Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski. Godzina jest do ustalenia, jeszcze zapewne przedpołudniowa. Liczymy na to, że uda się zrobić transmisję, a przynajmniej zapis na YouTubie. No, na pewno będziemy chcieli wydać w formie drukowanej te referaty pokonferencyjne. I przypomnę jeszcze, że chcemy zaprosić też, żeby słów kilka powiedział syn Władysław Tomaszewicz, syn Sergiusza, mieszkający w Gdańsku, i wnuczka pani Ewa Tomaszewicz z Warszawy. Bylibyśmy zaszczyceni, gdyby obu udało się przyjechać. Bardzo dziękuję za rozmowę dzisiaj o Sergiuszu Piaseckim, wybitnym literacie, wybitnej w ogóle osobowości, tak bardzo, mam akurat wschodnie korzenie, więc każdy, kto miał wśród swoich członków rodzinę, kogoś, kto pochodził właśnie ze wschodu, z południowego wschodu, czy z terenów obecnej Białorusi, no to wie, jaki to jest typ charakteru, temperamentu. Ludzie, którzy wywodzili się z Wilna, z tych okolic, ale nie tylko, bo też mam tutaj na myśli obecną Ukrainę czy Białoruś. To był po prostu pewien typ człowieka, jak to kresowiacy sami się określali, i słusznie. A o Sergiuszu Piaseckim miałem przyjemność rozmawiać z panem profesorem
Tomaszem Balbusem. Autorem to jest tylko trzeci tom. Proszę Państwa, poważne dzieło. Polecam, chociaż też no już coraz trudniej książka do kupienia. Fakir, biografia Sergiusza Kościołkowskiego, którego losy przecinały się z Sergiuszem Piaseckim, jego podwładny Sergiusz Kościołkowski, więc polecam uważnej lekturze i bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Dziękuję również.